Hubert Wołąkiewicz w meczu z Lechią Gdańsk po raz ostatni założył koszulkę kolejorza. Zawodnik pożegnał się z Lechem i na odwrót. To klub pożegnał się z obrońcą, który niebiesko-białe barwy reprezentował od 2011 roku. Nie zabrakło w sobotę wyjątkowych chwil dla Huberta. Przed meczem wiceprezes Piotr Rutkowski wręczył mu pamiątkowe zdjęcie. W 89. minucie spotkania z Lechią Wołąkiewicz po raz ostatni wybiegł na murawę jako piłkarz Lecha Poznań. Chwilę później koledzy z drużyny zrobili stoperowi szpaler. Wyraźnie widać, że Hubert był ważną i lubianą postacią w szatni kolejorza. W bardzo ciepłych słowach o Wołąkiewiczu wypowiadali się goście pomeczowego studia Bułgarska Live. Na pewno mecz z Lechią był taką dla niego wisienką na torcie, można tak powiedzieć, i no, los sprawił, że mógł pojawić się na boisku. Stadion pożegnał go w sposób fantastyczny. Myślę, że dla niego na pewno są to chwile zastanowienia, przemyśleń, natomiast w piłce życie toczy się bardzo szybko i sądzę, że bardzo szybko Hubert wróci na ligowe boiska i będzie zawodnikiem któregokolwiek z ligowców, natomiast będzie mógł kontynuować i cieszyć się dalej swoją karierą. Ja zawsze pamiętam taki jego wielki hard ducha, te mecze rozgrywane w Masce, kiedy po wielu kontuzjach miał ogromnego pecha Hubert wielokrotnie, ale też wielokrotnie pomagał drużynie w odnoszeniu zwycięstw. Za to myślę spory szacunek należy się Wołąkiewiczowi. No, taka ciekawa klamra, bo z Lechii przychodził do z tańskiej Lechii przychodził Hubert Wołąkiewicz do Poznania. I teraz meczem z Lechią zakończył. Hubert Wołąkiewicz w Lechu wystąpił w 127 meczach i zdobył 4 bramki. Dziękujemy i życzymy powodzenia.